manipulacji. Kiedykolwiek ale w tej kampanii nie, zgodzicie się na debatę Tusk-Kaczyński? Panie jako redaktorze, jeszcze raz podkreślę, z Donaldem Tuskiem, który po prostu kłamie jak najęty, nie sposób jest dyskutować, bo jeżeli pan wychodzi, na przykład w takiej debacie, ktoś pyta dobrze, pana Donalda się, czy nie, Tuska, tak, czy nie, nie, ale momencik, no pan by bardzo chciał tak właśnie zero-jedynkowo, a to tak. Jest, tak, bo to jest większa opowieść niestety o tym, jeżeli ktoś regularnie kłamie, jeżeli chodzi o swoje zapowiedzi wyborcze, to jak można z taką osobą debatować? No ja dzisiaj będzie pana pytam o coś, pan mówi, zgodzicie że nie. Się, czy się nie zgodzicie? My zaproponowaliśmy debatę z jego szefem, czyli Manfredem Weberem. Jeżeli pan Weber jest chętny, to zapraszamy. Dobrze, zgodzicie się na debatę? Ale już odpowiedziałem, panie redaktorze. Czyli nie? Panie redaktorze, już odpowiedziałem. Jakie argumenty są za tym, żeby tak, nie, ale nie takiej debaty pan nie było? Nie. Dał pan argumentację, ale nie powiedział mówię, pan, jaka jakie argumenty są za tym, żeby tej debaty nie było. Czyli nie będzie tej debaty. No ale tak powiedziałem przecież. To jest jasna odpowiedź. Nie, ale panie nie, redaktorze. Bo nie dostałem. Nie, wie pan, jak to jest. Nie, jak słyszę w domu, nie. Kochanie, posprzątasz skarpetki, ale przecież kochanie nie, cię kocham. Nie, panie redaktorze, tak? No, ja jestem ponad 4 lata rzecznikiem rządu i się przyzwyczaiłem do tego, że gdy takie są pytania zero-jedynkowe, to później zamiast wyjaśnienia, dlaczego jest taka decyzja, jest tylko słowo nie. I dlatego robię zawsze dlatego wypowiedzi pan daje wyjaśnienie, dłuższe. Ale nie daje odpowiedzi nie, zasadniczej. Nie, daje wyjaśnienie w odpowiedzi. Odpowiedź czyli w wyjaśnieniu. Nie zgodzicie się na debatę Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. Z osobą, która kłamie, która oszukuje swoich wyborców, nie sposób normalnie dyskutować w takiej sytuacji. Panie redaktorze, jeszcze raz czyli podkreślę. Czyli będzie, czy nie będzie? Zgodzicie ale się, czy nie zgodzicie? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę. Za każdym razem, gdy takie typu pytania, będę odpowiadał, dlaczego taka debata nie ma sensu, ponieważ Donald Tusk wielokrotnie okłamywał swoich wyborców w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego, zgodzicie się, podatków, czy nie zgodzicie? Będzie, czy nie będzie ta debata? Debata dlatego nie ma sensu. I jej nie będzie. Jeszcze raz mam to powiedzieć. Nie, już proszę, nie. Błagam, bo nie. Gdzieś zaraz. Ale to, ja to dobrze, robię dobrze. Celowo, bo właśnie no to jest właśnie pewnego rodzaju manipulacja później w mediach. Albo wycinanie. Błagam. Tak, albo zadaję wycinanie pytanie, wypowiedzi. A pan nie odpowiada ale na pytanie. Pan, dlaczego ta debata nie ma sensu? Pan na inne pytanie. Tak? Nie. Odpowiedziałem panu tak, jak właśnie uważam. Dlaczego ta debata ale nie ma sensu? Pan odpowiadać na pytania, tak nie? Ale przecież panu odpowiedziałem. Dobrze, to jest. Lubi pan jabłka? Panie redaktorze, ja być może z chęcią bym się umówił do programu naprawdę, kulinarnego. Naprawdę, nawet na pytanie, czy lubi pan jabłka, nie potrafi pan odpowiedzieć potrafię, tak, nie? Tylko być z chęcią bym się umówił do programu kulinarnego, ale jesteśmy w programie politycznym. I pan może ad absurdum wiele rzeczy sprowadzać, rozumiem. Wiele redakcji by chciało skracać dyskusję polityczną do tak lub nie we wszystkich aspektach, ale lepiej stłumaczyć pewne rzeczy, czy dlaczego pan tak na się dzieje. Świetle? Tak, nie. Czasami pewnie się zdarza. O, nie to wiem. Czyli to jest chociaż tak? Dawno nie widziałem. Dobrze, przynajmniej to się udało uzyskać jakąś odpowiedź definitywną. Ach.